Ja tutaj Olga i witam Cię w kolejnym odcinku ze Slime Ranchera. Pod ostatnim odcinkiem dobyliście 2681 łapy w górę, także dziękuję Wam bardzo i bardzo się cieszę, że ta seria Wam się podoba. W ogóle dostałam mnóstwo komentarzy, co robię źle i co robię dobrze, także zajmiemy się zaraz tymi. I słuchajcie, zanim przedłużę, nie widziałam żadnego komentarza dotyczącego innego youtubera, więc jestem z Was bardzo dumna i chcę Wam bardzo podziękować, więc co, bez przedłużania zaczynamy. Wiele osób mi powiedziało, że w ogóle nie mogę... Nie, to jest bardzo dobre, że nie mogę trzymać tych wszystkich małych stworzeń razem, ponieważ one się mutują i powstają właśnie takie wielkie, wielkie kule, które są podobno niebezpieczne, ponieważ jeżeli zrobią, chyba jeżeli coś zjedzą, one w ogóle są bardzo głodne, sorki młode, jeżeli zjedzą chyba jakieś inne te, nie wiem co do końca, to się zamieniają w takie, wiecie, bardzo, bardzo niegrzeczne i bardzo chamskie kreatury, które będą mnie biły, więc na razie proponuję posprzątać i wyrzucić te grube kule tutaj do wody, tak jak mi powiedzieliście, żeby było jednakże bezpiecznie, ty też. I z tego, co jeszcze dowiedziałam się, jedyna zaleta właśnie jest z tych wielkich kul, to jest tylko to tak naprawdę, że one chyba dają dwa razy więcej tej waluty, z tego co kojarzę. I słuchajcie, jeszcze włożyłam te takie malutkie świetliki do ekwipunku, ponieważ one podobno nie lubią bardzo, bardzo słońca i po prostu znikają. A jeżeli będą w ekwipunku, to nic się nie powinno z nimi zdarzyć. Wezmę ciebie, bo jednak nie chcę czuć się niebezpiecznie na mojej własnej farmie, przepraszam. O! I tak w ogóle... O, już myślałam, że to jest ta waluta. Niestety straciliśmy wszystkie nasze inne slajmy, które udało nam się zdobyć w ostatnim odcinku, bo ponieważ one po prostu się zmutowały, zjadły siebie same przez siebie i po prostu zostały takie wielkie largo. Dobra, ciebie zostawię. Weźmy troszeczkę tej waluty. No widzisz, jak przeszkadzasz? Przepraszam, ale muszę to zrobić. Czekajcie. You're here, Chuck, nie. Przepraszam, muszę to zrobić, nie ma miejsca tutaj dla nas obojga na tym farmie, ale... Jit! Boże! Słuchajcie, tutaj naprawdę popełniam takie kryminalne rzeczy, że... Mam nadzieję, że nikt mnie nie pozwie czy coś, że nie ma jakiejś tej... jakiegoś rządu dla slajmów czy coś, bo byłoby strasznie, strasznie źle. Tutaj jeszcze mamy troszeczkę waluty, zbierzmy ją. I ogólnie na dzisiejszy odcinek zaplanowałam, że musimy tutaj ogarnąć te farmy, bo ponieważ to jest też, co bardzo Wam dziękuję, że mi powiedzieliście, że muszę tutaj w ogóle to powiększyć, ponieważ one będą sobie wyskakiwać i będą bardzo, bardzo niegrzeczne, że muszę zrobić więcej tych farm na tak jakby... Każda farma powinna mieć swojego własnego slajma, czyli tutaj będą różowe kulki, weźmy je. I tak w ogóle podobno też nie potrzebuję aż tylu różowych kulek, bo one są po prostu bardzo niemiłe i bardzo lubią wkurzać, więc może chodź tutaj ty mała i żebyście nam nie jedli tych, jedzonka, okej? Okay? Tam w ogóle się jedna jeszcze plącze, ale na razie zostawmy. Właśnie, patrzę ile mamy pieniążków. Chyba wiecie co, niewystarczająco. Ja proponuję pójść... O, jeszcze mamy cztery waluty. Ja proponuję właśnie pójść, może coś odkryć. Udałoby nam się może zdobyć jakiegoś fajnego slajma, albo w ogóle wziąć te, które mieliśmy wcześniej, zanim się zmutowały. I ja jeszcze tutaj tylko jeszcze sprawdzę... O, no, gdzie się zagubiłeś? Jeszcze tylko tutaj właśnie sprawdzę, ile potrzebne tak naprawdę jest pieniędzy, aby wytworzyć sobie... nową farmę. Czekajcie, potrzebuję 250. O, akurat mam, super! Dobra, mamy kolejną farmę, wspaniale. Powinniśmy teraz pójść właśnie... A w ogóle co to jest? Okej, pewnie zajmiemy się tym później. Powinniśmy pójść zdobyć inne slajmy. Mogą być te tabi albo te takie kamienne. Co ja powinnam z tobą zrobić? Czy powinnam cię wziąć aż tam do wody? Dobra, zostawię cię tutaj na razie. Mam nadzieję... Wiesz co, powiedziałam przed chwilą, że cię nie wywalę do wody jak Titanic, ale jak tak się zachowujesz, to... Nie, mój drogi. Tam to nie pójdziesz. Idziemy. Już cię chciałam zostawić, żebyś sobie normalnie przeżył, ale nie. Jeżeli tak się bawimy, to sorry. Pa, pa. Dobra, powiem wam, jak dalej odcinek idzie, to... tym bardziej slajmy próbują mnie oszukać i być wkurzające, ale może znajdziemy tutaj jakieś fajne... nowe okazy, albo chociaż po prostu tabis i... o, to są jakieś te...
Tabis i te kamienne. O, jeszcze one nie są duże? O, okej, okay. One muszą jeszcze wyrosnąć, więc zostawmy to drzewko w spokoju. Tutaj są te różowe. Czym ty jesteś? Hej, 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 czekaj! Ja ci powinnam dawać jedzenie? Ty mi dajesz złote te! Czekajcie, co ja przed chwilą zobaczyłam? Czy ja zrobiłam coś źle? A, czy ja powinnam go włożyć? No bo dostaliśmy plortę, czyli tą walutę złotą. Ona pewnie jest warta dużo, dużo pieniędzy. Ale tak jakby no niestety nie udało mi się go złapać. Czy ja powinnam go złapać, czy powinnam... Czy dobrze zrobiłam, że dałam mu jedzenie? Napiszcie mi koniecznie w komentarzach, ponieważ znowu nie wiem, co się dzieje. Tutaj mamy te slajmy. Wiecie co, dla nich trzeba podobno stworzyć nową farmę. Taką, żeby była zaciemniona, bo one bardzo nie lubią słońca, tak jak chyba mówiłam już. Więc w sumie nie wiem, po co mam je w ekwipunku, powinnam je zostawić. Weźmy może jakieś takie pogofruty. Czy mam jakiegoś małego slajma, który chciałby dużo zjeść do jedzonka? Tam jest jakiś duży slajm. Wiecie co, na razie totalnie nie ogarniam tej gry, dlatego bardzo doceniam, jak dajecie mi jakiekolwiek rady. Staram się dawać serduszka wszystkim osobom, które napiszą coś ciekawego i przydatnego. Dzień dobry. Czemu jest pan taki duży? Czy chce pan jedzonko? Okej. Okay. Daję ci jedzonko. Nie wiem, co robisz, ale może nam dasz jakiś, nie wiem, jakąś nagrodę później. Okej, okay. Nie rozumiem cię, mój drogi przyjacielu, ale mam nadzieję, że potem coś się może z tobą ogarnie. Na razie, zobaczcie, ogarnęło nam się jedno miejsce w ekwipunku, więc proponuję wziąć tego jednego kamiennego slajma i może wrócić... Okej, okay. I może wrócić na farmę. A tu w ogóle są darmowe pieniądze, panie! Jak darmowe to bierę! Dobra, tutaj są ten, jakieś dużo, dużo waluty. O, czekajcie, gdzieś tutaj był ten niebieski. Czy to już oznacza, że on się za bardzo lubił z innym slajmem i po prostu powstała mutacja? Tak mi się wydaje. Bo ostatnio, jak tutaj przychodziliśmy, to go widzieliśmy. A tutaj są largosy, które są okropne. I nie będę z nimi na razie rozmawiać. Dobra, ja tutaj sobie zbiorę tę walutę, żeby było co najmniej 20. Nie dotykajcie mnie. I zaraz może znajdziemy coś ciekawego. Dobra, wróciłam na moją farmę i... Ile? 300... Ile? Słuchajcie, ja jestem po prostu teraz miliarderką tutaj w tej grze. Znaczy, to jest chyba największa, tak. Z tego co widzę, to jest największy kryształ. Znaczy największy, najwięcej chyba na razie tutaj kosztuje, ale tutaj są jeszcze, nie wiem, 5 miejsc, to nie wiem ile w ogóle będziemy mogli zarobić. Na szczęście, wiecie co, uważam, że tutaj powinniśmy zrobić to zaciemnioną farmę. Która to jest? To jest to? Tak, chyba tak, ponieważ tutaj pisze, że to jest dla slajmów, które nie lubią światła. I włożmy was tutaj. Jest wam okej? Okay? Jest wam dobrze? Wszystko jest w porządku? Nie wydaje się, że byłoby mi źle, więc ja ich zostawię. A te marudy małe, okropniachy, oczywiście, że wylazły. Słuchajcie, biorę was. A ten w ogóle prawie był ten. W ogóle... Nie! Nie, 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 nie. O, wy niegrzeczne. Ja tutaj wam robię nowy dom, a wy chcecie wyjść... No widzicie ich? Wracajcie do mojego ekwipunku w takim razie. Ja wam zrobiłam wspaniałą farmę, dzięki której możecie sobie normalnie w spokoju żyć, a wy wylatujecie. Ile kosztuje ten sufit dla nich? Ile kosztuje sufit? 400? Nie, no to słuchajcie, ja jestem totalnym bankrutem w tej grze aktualnie. Musimy nad tym popracować. Przeczytałam te maile, które przyszły nam na skrzynkę i wiecie co? Okazuje się, że to jest jakieś urządzenie. Okej. To jest jakiś po prostu jakaś... mamy tej pani dawać różne rzeczy, dzięki czemu dostaniemy te rzeczy. Okej, okay, mamy w takim razie zebrać 5 tabich, 4 te takie kryształowe te i 5 kryształ, 2 kryształy z tabich i dostaniemy za to to. Wiecie co, wydaje mi się, że to jest do zrobienia, tylko musielibyśmy znaleźć jakieś małe, małe kociaki. Kociaki? Kociaki. O, tutaj już wyrosło. Dobra, dla mnie. O nie, mój drogi, to jest... Przepraszam cię bardzo.
to sobie weź, to jest na razie moje. Ja potrzebuję jedzenia dla mojego wielkiego slajma, który mam nadzieję, że ma jakąś skrytkę, a nie będę po prostu wrzucała w niego jedzenie i on takie nam, 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 nam i nisko totalnie się z tego nie ogarnie. O, tutaj mamy więcej marcheweczek, wspaniale. Bo chyba slajmy też są głodne, więc te nasze slajmy na farmie też powinniśmy jakoś mieć coś przygotowanego. Aha, czyli to jest dobre. No dobra, zjedz sobie, no. No już nie będę taka okrutna, nie będę taka okropna dla nich. Robi się ciemno, więc to jest dla nas wspaniała wiadomość, ponieważ będziemy mogli dostać kryształy dla tych małych tych. O, tutaj są nasze te pogofruty, to jest już za malutkie. Mój drogi, czy chcesz trochę więcej? Co ja zrobiłam? Czy możecie... Co tu się zaraz wydarzyło? Co? To jest jakiś klucz? A czy mogę go jakoś wziąć? Czy tylko ja nie wiem, co się dzieje? Okej, fajnie, że całe to jedzenie, które... o, tu są jakieś rzeczy. Fajnie, że to całe jedzenie, które... mu dawaliśmy... Zjedliście mi kurczaka, którego chciałam! Że właśnie cokolwiek dostaliśmy, ale do czego to jest klucz? Pewnie zaraz się dowiemy tego. Dobrze, że mam wciąż jedzenie dla małych świetlików, więc pójdźmy... Może coś takiego... O! 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 Czemu wy wpadacie same do wody? O! Tu jest ten mały. Poczekajcie, co możemy wyrzucić? Możemy wyrzucić, dobra, dwa pogofruty. I weźmiemy to. Pogofruty na ciebie wywaliłam! Nie, stary, przepraszam cię. Wychodzisz. Wychodzisz. Poza tym, z tego co wiem, wy macie bardzo duże niebezpieczeństwo tego. Macie bardzo duże niebezpieczeństwo i możecie stać się bardzo niebezpieczne, więc wolę was ogarnąć. Nie chcę pink slime'a, chcę tutaj pokofruty. Przydadzą mi się do karmienia moich malutkich, grubych dzieci. O, strasznie wolno to idzie. Pewnie to się da jakoś ogarnąć później. Sądzę, że są pewnie jakieś ulepszenia. No, come on, chodź tutaj, mały. Dobra, udało nam się. A my cały czas próbujemy znaleźć jakieś fajne te... Poczekajcie, a gdyby po prostu... nie mamy tyle pieniędzy. Niestety nie mamy tyle pieniędzy, chciałam powiedzieć. A co jeżeli po prostu włożylibyśmy te nasze slajmy, które są tymi świetlikami, do farmy, ale niestety nie mamy tyle... Co tu się dzieje po prostu? Co tu się dzieje? Tu są w ogóle jakieś te, jakieś kurczaki. Poczekajcie, wywalmy na razie te pieniążki. Weźmy tego kurczaka, ponieważ wydaje się być jakiś ogarnięty. To chyba też jest... Co to jest? Co to robi? Okej, okay, tutaj są po prostu jakieś pieniądze. Czyli te... To jest chyba fajnie zbierać. Dobra. Może na razie nie mamy i tak miejsca w ekwipunku. Wróćmy na farmę. Mam nadzieję, że potem ogarną się jakieś teleporty na przykład. I po prostu wzłóżmy to i zróbmy to... Powiem wam szczerze, że czuję się jak matka po prostu trzech bliźniaków. Albo czterech. Po prostu matka, która ma wieloraczki. Co tu się wyprawia? Poszłam dosłownie na sekundę i przyleciały małe świetliki, które zrobiły to, co zrobiły. Do widzenia, proszę pana. Tutaj jest kolejny. Tutaj jest znowu kolejny. Nie, czekajcie. Wy wracacie. O, chciałam was tutaj włożyć. Myślałam, że może tym razem będziecie bardziej miłe, ale niestety nie. Ciebie trzeba tutaj rozprawić się z tobą. Słuchajcie, powiem wam szczerze, że jest naprawdę, naprawdę niebezpieczne. Okej, można spadać w tej grze. Dobrze wiedzieć. Bo tyle się udało i już mi serce po prostu przeskoczyło. Nie, ty wychodzisz do mojego ekwipunku. Proszę bardzo. A ty wypadasz, zostajesz rybakiem. O, trochę jeszcze bardziej. Czy mogę cię zrzucić w ten sposób, jak balona? Dobra, udało się. Mamy jeszcze tutaj dwa kryształki, bo cały czas próbuję... cały czas próbuję, wiecie, no uzbierać niestety na ten...
O Jezu, jak on próbuje zjeść! Dobra, słuchaj, trzymaj. Bo się... No, ale niestety nie możesz tak... Po prostu, nie wiem, kraść mi moich owoców. Tak w ogóle wezmę je. Bo niestety brakuje nam cały czas kasy na sufit. Jest! 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 Nie! 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 Tym się zajmij! Okej, okay, mamy jednego kociaka. Potrzebne nam są chyba dwa. Tutaj są... Nie, czekajcie, to są te... W ogóle to, ile to jest surowców? Ojejku, musimy tutaj koniecznie wrócić. Ty niestety musisz sobie... Przepraszam, ale musisz... O! Sobie pójść. Tak... O, tutaj jest tak, dobra. Mamy jednego. Potrzebny nam jest jeszcze drugi, żebyśmy mogli... No tak, zapomniałam, że oni mnie biją. Żebyśmy mogli właśnie ogarnąć ten handel. Dzień dobry! Ty jesteś drugim tym wielkim slajmem? Ale ty chyba tylko jesz te, nie? Mięso. Nie chcę ci oddawać tych kurczaków, bo chcę sobie zrobić sama farmę. Ajajajajaj. Dobra, przyjdę do ciebie później, okej? Okej? Spoko. Dobra. O! Pokazuje nam achievement, że byliśmy... chodziliśmy całą noc, bo tu jest tyle do zrobienia, że naprawdę... Boję się. Że naprawdę nie ma co spać. Szukam jeszcze jednego małego kotka. Szukam jeszcze Tabiego. Czekajcie, czyżby to było... Ej! Okej, okay, czyżby to było... mogę jakoś tutaj... Dobra. Czyli to są drzwi, na których możemy wejść, ponieważ mamy ten klucz od tego wielkiego slajma, którego tak nakarmiliśmy. Ale wiecie co, ja mam bardzo zawalony ekwipunek. Powinniśmy tam wejść czy nie? Dobra, pójdźmy może później. Może na przykład w kolejnym odcinku ja zostawię te rzeczy, ponieważ cały czas szukam jednego kociaka, żebyśmy mogli właśnie dokonać tego handlu. Ale jestem ciekawa, co tam jest, jakieś ruiny może? Albo nie, czekajcie, jeżeli tam będzie jakaś walka, o, ty jesteś nam potrzebny. Czy ja będę miała... Co mogę wywalić? Mogę wywalić? Co mogę wywalić? Nic nie mogę wywalić! Zostawię cię na razie tutaj skrzynką, mam nadzieję, że mi nie znikniesz. Jak będziemy tutaj wracać, to ogarniemy... Czym ty jesteś? Czy ty jesteś ważna? Dobra. Wywalmy kasę na razie. Najwyżej później po nią wrócimy. Ale ty wydajesz się być bardzo ważna. Więc lepiej cię wezmę. Ty tutaj jesteś tym małym... wielkim slajmem. I jeszcze szukamy jednego malutkiego kociaka. Jednego malutkiego kociaka i byłabym niesamowicie szczęśliwa. Nie no, słuchajcie, zostało niecałe 2 minuty. Ja nie mam 5 aż tabik, znalazłam tylko jednego. Tym bardziej nie uda nam się ogarnąć tych kryształów. To w ogóle niepotrzebnie wkładałam te świetlikowe, te świecące, bo prawdopodobnie chyba je straciłam. Nie mogę ich wziąć, prawda? Niestety, to jest nauczka dla Gaenali, żeby nie wrzucać... Co tu się dzieje? Cisza, dzieci. To jest nauczka dla Gaenali, żeby nie wrzucać po prostu rzeczy, nie mając ich wszystkich. Ale bardzo chciałam tą rzutkiewkę, która wygląda jak serce, ponieważ też wydaje się być bardzo po prostu ważna. Na szczęście mamy te dziwne truskawki, które nie wiem, słuchajcie, do czego służą. Czy może powinniśmy ogarnąć nową farmę, ale z drugiej strony bardzo chciałabym te ogarnąć ten sufit tutaj, więc nie mam zielonego pojęcia. Na szczęście tu jest waluta, więc weźmy sobie ją. Nie chcę slajmów, moi drogi, proszę bardzo, o. Chcę tylko walutę. Też powiedzieliście mi w komentarzach, że jest możliwość tutaj kupienia takiego automatycznego zbieracza tych kryształków, więc jeżeli będziemy mieli tyle pieniędzy, aby tak wydawać, to prawdopodobnie to zrobimy, ponieważ to jest strasznie irytujące, bo nie chcę ich wciągać nadaremnie. One w ogóle sobie jadą ten... Okej, w sumie, wiesz co, no... Ja też czasami się zastanawiam, co się zadzieje, kiedy wbiegnę w ścianę. Mam nadzieję, że to nie jest twoja krew czy coś, bo to by było bardzo, bardzo dziwne. Czyżby udało nam się zebrać na sufit? Ej, dobra, udało nam się zebrać na sufit. Więc kupmy ten sufit w końcu. Ten mój wymarzony sufit. Nie, mój drogi! Proszę bardzo, bądź ze swoimi braćmi. I to jest, słuchajcie, to, prawda? Znaczy to, ja to cały czas nazywam sufitem, ale to tak naprawdę nie jest sufit, to jest wyższa ściana, dzięki której po prostu nie będą mogli... Czekajcie, to czy to? Nie, to jest rzeczywiście sufit. To jest ta wyższa ściana. Czyli dobra. Nie! Kompletnie mi się pomyliło.
To jest tak jakby tarcza, która powoduje, że te ściany nie są takie łatwe do rozwalenia, a to jest wyższa ściana, dzięki czemu slimy będą po prostu gorzej mogły sobie wyskakiwać. Więc kupmy to. Okej, wygląda to super. Mam nadzieję, że te świetliki będą mogły sobie tutaj żyć i nie będą wyskakiwać na wszelkie strony. Ciebie włóżmy tutaj. No i słuchajcie, zrobiliśmy dzisiaj trochę. Nie mam zielonego pojęcia, co będzie w tej świątyni. Nie spoilerujcie mi, ale chociaż mi powiedzcie, czy powinnam przygotować dużo jedzenia, czy coś w tym stylu, bo byłoby beznadziejnie, jeżeli bym weszła do świątyni, stwierdziłabym, o kurczę, nic nie mam i wróciłabym na farmę. Więc co, ja się z wami żegnam. Aha, i nie mówiłam wam tego, to jest ogólnie nowa seria z fanartami, więc tutaj fanarty lecą albo będą leciały w drugim odcinku, bo w sumie nie powiedziałam tego na początku. Dobra, nieważne, ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że się podobało i cześć!